Tradycyjne ukraińskie pieśni, tak dzieci polonijne z Ukrainy i Białorusi przywitały prezydenta miasta i jednocześnie podziękowały organizatorom za możliwość wakacyjnego przyjazdu do Polski. Trzeba powiedzieć o solidarności między tymi państwami, jako między Polską i Ukrainą. Taki niełatwy dla nas czas. Oczywiście dziękujemy za zaproszenie tutaj. Młodzież z Ukrainy i Białorusi w Lubuskiem spędzi 2 tygodnie. Zatrzymali się w Łagowie. Dziś autokarem przyjechali zwiedzić Zieloną Górę. Zaczęli od palmiarni. Jest bardzo fajnie, no, jest bardzo dobrze, no, organizatory, wakacje są bardzo fajne. U nas jest super i tu jest super, no. Młodzież na co dzień uczy się języka polskiego. To właśnie dobra znajomość języka jest gwarantem uczestnictwa w wakacyjnej podróży. Dla tych młodych ludzi to powrót na ziemię ich dziadków i pradziadków, to możliwość poznania polskiej tradycji i kultury. Uczą się naszych tradycji i obyczai naszego kraju i swoich dziadów i pradziadów. Przyjadą do swoich rodzin, opowiadają swoim koleżankom i kolegom, jak spędzili tutaj pobyt. I dlatego przez cały rok pracują na to, aby tutaj przyjechać. Podobne grupy już kilka razy gościły w Zielonej Górze. Polonia z Białorusi, Ukrainy mogła odwiedzić Winny Gród m.in. dzięki prezydentowi miasta i hojności prywatnych sponsorów. W czasie pobytu młodzież zwiedza nie tylko województwo lubuskie, ale to właśnie zachód Polski jest dla nich prawdziwym oknem na świat. Powiedzieli, że jeszcze nie chcą do domu. Powiedzieli, że bardzo się dobrze bawią. Młodzież z Białorusi i Ukrainy do domu wróci 19 lipca.